Jak wspominam w wielu romkowych felietonach, wszystko co nowe jedzie na zachód, natomiast wszystko co, prawie wszystko, co używane wraca za kilka lat do nas z powrotem. Taka to historia operacyjna z tym naszym krajem, że niby wysoce rozwinięci, a jednak bierzemy sprytnie to, co już sprawdzone z placy, co już użytkowane jest, bo wiadomo, że co się już miało zepsuć, to w tych autach poprawili i naprawili i dlatego jesteśmy sprytniejsi od tych, którzy kupują nowe samochody. Ależ mam maksyma ten piękny dzień. Kolejny wyjazd, teraz minę gdzieś pewno pana Pawła z podwójną lawetą, bo zabiera tematy kupione w ubiegły piątek, mamy środę kolejną. Jak się kupuje 4 auta w piątek, to nie da się wszystkich 4 przywieźć na jednej pace, bo pan Paweł jest dwuosobowy, dwulawetowy, dwusamochodowy. Pozdro 600. Oczywiście pan Paweł na stanowisku wśród niemieckich lasów. Sekundkę będę mu machał. Jest pomachane, pan Paweł. W lusterku się odbija, cysterna jedzie, żeby tankować wszystkie samochody na placu. I pamiętajcie, że to jesteśmy my sprytni, czyli ci, którzy wynajmują, wykupują, wyszukują te używane auta, które są rzeczywiście już ponaprawiane totalnie. Czasami są zużyte, bo mają 700 przejane tysięcy, rozumiem. Ale jak tamto nowe jedzie w myśl mojej myśli przewodniej z Fiatami 500, jak tam to jedzie, zdaje się, gdzie pierdzieliło w 500-kach, w silnikach 1.2, cewki padają jak muchy. Wiem coś o tym. Cewki padają, a przebiegi po 15 tysięcy kilometrów. Dlatego auta kupione kilkuletnie są już ponaprawiane po serwisach. Wszystko porobione. I wtedy możemy na chatę spokojnie przychachmęcić. Drodzy Państwo, marzec. Pogoda fantastyczna. Ma być około 9 stopni, 10. Początek marca, oczywiście to takie, nazwijmy to śmiało, przedwiośnie. Czy polskie drewno jedzie, chociaż na niemieckich blachach, to może niemieckie, ale zbyt blisko granicy, żeby to było niemieckie drewno, chociaż pachniało mi polską zapałkownią. No dobra, pozdrawiam Państwa uprzejmie. A co tu się odpierdziela? Zresztą ja 200 jadę. 260 ma ten na blacie. Przegolf! Na pierwszy plac zajechałem, proszę Państwa, za 15:09, a tu chłopy chyba kuźwa nocowali. Dobra, idę walczyć, lista jest obszerna. Fryzura zmierzwiona, bo o drugiej pobudka, ale walczymy. W pierwszej budce już urody nawet niezłej, Suzuki, na ładnym kółku, na jakimś tam progu, usportowili skubańca benzynowego, jak się okazuje, wiadomo. Taki spoiler, kurczę, tak jestem jakiś zmazany, muszę przetrzeć, przepraszam Państwa. Kto tam busa chciał? Ładna sztuka, jak za dwójkę to bym wziął. Tu coś widzę delikatnie. A nie, to na naklejce jest. Tutaj proga ktoś rysnął, a się nie zmieścił pod wiaduktem. Jechaniutki, że tak się wyrażę. Za dwójkę mogą mnie oddać z Kubańca, ale zapytać później mogę. Takiego busa może na Bielsko widzu potrzebował taniego. Czy to jest tanie, to nie wiem. Zobaczmy, co pan Alik tu na tarmosił. Citroenik. Asterka krótka czy długa? Szukamy krótkiej niestety kombi. Honda znowu samoparkujący. Uż, u pana Alika Chevrolet. Co pan powiesz, to rzadkie tematy. Jak na pana Alika, żeby zajmować się oczywiście amerykańską motoryzacją, to dziwne. Pan Alik jest wszystko. Pan Alik jest niezłym ziomkiem. Idziemy szukać reszty ekipy, bo mi się zgubili, a przyjechali, bo przecież się z Łodzi i z Częstochowy w ten piękny, słoneczny poranek. Dziękuję. Teraz konkurs zgadywanka, co Państwu zaraz pokażę. Oczywiście jest to tradycyjny, klasyczny Gienek. Gienek jak bliźniak w 16 roku. Obrotomierz do ilu? Do piątki w dieslu? Nie, do szóstki. Do szóstki. Zaraz zobaczymy, jest szef. To jest szef, chciałem zapytać. To jest Astra na nowym tym? Ale nie 1.4 turbo, raczej diesel. Halo, szef.